tym roku Lwów obchodzi swoje 760-lecie. W ponad siedmiowiekowej historii we Lwowie mieszkali i nadal mieszkają ludzie różnych narodowości i wyznań. Zapytaliśmy dzisiejszych lwowiaków, za co kochają Lwów i czy mogliby kiedykolwiek go opuścić. Ukrainiec Wołodymyr Hajuk twierdzi, że każdy, kto chociaż raz odwiedzi Lwów, nie może nie zakochać się w to miasto. Mam możliwości zostać się w Leningradzie. Mogłem mieszkać w Leningradzie, Moskwie czy Kijowie, ale wybrałem Lwów, bo jest bardziej serdeczniejszy. Tutaj zupełnie inna aura. Lwów zawsze pozostawał w centrum Europy. Piotr Polowy, Polak ze Lwowa, również przekonuje, że kto chociaż raz zobaczy Lwów, zakochuje się w nim na całe życie. Każdy Polak w Polsce, który nie był w Lwowie, ale na cmentarzu Orle, to nie Polak. My, tak my myślimy, lwowiacy stary. Za co kocham Lwów, bo ja się tu urodzony i rodzice moje, tak? Bo to jest moje miasto, no cóż. Z Lwowa ni na krok nie wyjeżdżam, bo Lwów to jest Lwów. Świętowanie 760. urodzin Lwowa rozpoczęło się 6 maja na rynku przed ratuszem młodzieżowym flashmobem Lwów 760. Studenci ułożyli napis Lwów 760, kocham cię, oraz puścili w niebo 1000 niebieskich i żółtych baloników. Również nie zabrakło świątecznej muzyki. Zaproszona na urodziny Lwowa orkiestra Dęta z austriackiego miasta Perk zrobiła muzycznego ślimaka, chodząc w kółko i grając na placu przed ratuszem. Również wystąpiły orkiestry i zespoły muzyczne z Polski i Lwowa. Natomiast 7 maja główną atrakcją urodzinową był przemarsz centralną częścią Lwowa. Przez plac Mickiewicza, Prospekt Swobody, ulicę Beryndę i aż do rynku przeszli król Lew z królową Konstancją, honorowi obywatele miasta, najlepsi uczniowie i nauczyciele, gości i mieszkańcy Lwowa. Na zakończenie przemarszu na placu przed ratuszem uroczyście przekazano klucze od miasta merowi Andriejowi Sadowemu. Lwów naprawdę jest takim, jakim jest lwowianie. Lwów jest takim, jakim są lwowianie. Różnie się o nich mówi. Jedni mówią, że są słodcy, inni, że gorzcy, ale w tym jest ich prawdziwość. I ta prawdziwość lwowian jest widoczna we wszystkim. Dlatego życzę wszystkim nam dobrego dnia urodzin, żeby każdy, kto mieszka we Lwowie lub przyjeżdża do naszego miasta, znalazł swoje powołanie i był szczęśliwy.
W ramach 760. urodzin Lwowa odbyły się również modlitwy ekumeniczne, koncerty etnojazzowe, przedstawienia teatralne, imprezy sportowe, kuchnia galicyjska, 3D mapping oraz wiele innych atrakcji.